Państwo, witają Państwa serdecznie. Maciek Kozłowski i Jacek Jońca. Wysłuchaliśmy hymnu Estonii, za chwilę hymn Polski. Pochodzą Pawła Janasa. Dobry rok, awansowaliśmy do Mistrzostw Świata. 10 zwycięstw, 1 remis, tylko 2 porażki z Białorusią i z Anglią. Mamy nadzieję, że dziś będzie 11 zwycięstwo. Oto trójka arbitrów prowadzących spotkanie w Ostrowcu Świętokrzyskim, to Finowie. Głównym arbitrem jest Juni Kytnia, asystują mu Esa Wittgenweinen i Lassi Lahti. Za chwilę składy obu zespołów. Kapitan reprezentacji Polski w tym meczu Jerzy Dudek i Andrzej Stepanow. Kapitan reprezentacji Estonii. Rozpoczynamy od składu gości w dzisiejszym meczu. W bramce z numerem 1 Mark Pond. W obronie z dwójką Ted Allas. Trójka Andrzej Stepanow. Czwórka Rajo Piroja. Piątka Dmitrij Krugłow. W drugiej linii z numerem 7 Ingemar Tewer, 8 Aleksandr Dmitriejew, 10 Joel Lindpere, 6 Taviran, 11 Sergiej Terechow i tylko jeden napastnik Tarmo Nemelo. Trenerem zespołu estońskiego jest Jelle Goes, 35-letni Holender, który przejął schedę po Arnobusie Pipersie, swoim rodaku. Przez 2 mecze pomiędzy szkoleniowcami holenderskimi zespół Estonii prowadził Iwo Lechmetsa. I oto reprezentacja Polski w bramce z numerem 1 Jerzy Dudek, w obronie Marcin Wasilewski, Bartosz Bosacki, Mariusz Lewandowski gra dziś na stoperze, Marcin Adamski w drugiej linii z numerem 10 Marcin Kaczmarek, Piotr Giza, Sebastian Mila numer 13, Piotr Giza numer 8, Demian Gorawski numer 7 i w ataku 11 Paweł Brożek i 9 Marek Saganowski. Oto rezerwowi piłkarze Pawła Janasa. Jest ich w dzisiejszym meczu 6. Bramkarz to Wojciech Kowalewski, Dariusz Dudka, Arkadiusz Głowacki, Przemysław Kazimierczak, Ireneusz Jeleń i Grzegorz Piechna, na którego debiut w reprezentacji Polski czekamy. Wszyscy piłkarze reprezentacji rezerwowi mają pojawić się na boisku w tym spotkaniu. Dobry wieczór Państwu, Maciek Kozłowski. Miejmy nadzieję, że pogoda nie popsuje nam widowiska, tak jak miało to miejsce w Barcelonie, a wynik będzie podobny. Pogoda będzie nam jednak sprzyjała. Zaczęliśmy. Rozpoczęli biało-czerwoni Marcin Adamski. Mila do Gizy, Giza już na prawą stronę, ale spokojnie konstruują tę akcję Polacy. Bosacki. Ofensywny wariant gry od początku tego meczu przyjął Paweł Janas. Dwóch ofensywnych pomocników, Piotr Giza z numerem 8 i Sebastian Mila z numerem 13. Bardzo wygląda to cofnięcie Estończycy. Paweł Brożek dogrywał do Saganowskiego, jednak połapali się w tym wszystkim. Obrońcy pierwsza, druga z dystansu strzelał Piotr Giza. Scenariusz bardzo podobny jak w Barcelonie. Tak jak zaczęliśmy od mocnego akcentu. Mam nadzieję, że będzie powtórka z rozrywki. No tylko, że nie ma w polu karnym Tomka Kłosa. No ale jeżeli chodzi o wzrost, mamy trzeba. Mila i wyjaśnił sytuację Tarmo Nemelo, który zawędrował pod własne pole karne przy tym stałym fragmencie gry. Marcin Wasilewski, Gorawski, ponownie Wasilewski,
warto też dodać, proszę Państwa, że w tym składzie reprezentacja Polski gra po raz pierwszy i zapewne ostatni. Natomiast każdy z tych zawodników, pomimo tego, że grają z sobą po raz pierwszy, ma o co walczyć. Podejrzewam, że pasji, woli walki i ducha nie zabraknie, podobnie jak naszym potencjalnie pierwszym reprezentantom z pierwszego składu w meczu z Barceloną. Będziemy oglądali pasjonujące widowisko. Wszyscy liczymy na to, że Ostrowiec Świętokrzyski okaże się szczęśliwy dla reprezentacji Polski. Dotychczas w trzech meczach rozegranych tutaj zawsze wygrywaliśmy z Litwą 4-1, z Nową Zelandią 2-0 i w eliminacjach Mistrzostw Europy San Marino 5-0. Przybyło na to spotkanie 8,5 tysiąca widzów. Sebastian Mila, ładna próba zagrania na prawą stronę do Gorawskiego. Połapali się w tym wszystkim Estończycy. Tym razem długa piłka na lewą stronę do Marcina Kaczmarka. No, chyba jeden z najbardziej umotywowanych zawodników na boisku, Marcin Kaczmarek, bo to jego po pierwsze rodzinne strony, jego były klub. Boisko, które zna jak mało który z naszych reprezentantów. Tak, publiczność tutaj ostrowiecka przyjęła go bardzo gorąco podczas rozgrzewki. No to już wyobrażam sobie, jak się w drugiej połowie pojawił Grzegorz Piechna. Spokojny początek tego meczu. Reprezentacja Estonii, kiedy my graliśmy z Ekwadorem, zremisowała z Finlandią 2-2. Zespół Estonii przegrał eliminację Mistrzostw Świata z Portugalią i ze Słowacją. Zespół Estończyków wyprzedziła jeszcze Rosja, ale Estończycy ograli finalistów Mistrzostw Europy Łotyszy. Na własne życzenie Mariusz Lewandowski gra dzisiaj w roli stopera, tak jak na co dzień występuje w Szachtarze Koniec. Rozpoczyna akcję Sebastian Mila. Piłka do Kaczmarka, Saganowski. I ruszają Estończycy. Terechow, ale już odebraliśmy piłkę. Znów długa piłka do Marcina Kaczmarka. Saganowski. Bardzo ładnie się odwrócił. Niestety źle uderzył piłkę. Pierwszy strzał w światło bramki. Wyruszają Estończycy. Lindpere, on strzelił jednego z goli w meczu z Finlandią. Allas. Stepanow, kapitan zespołu. Znów długa piłka do Lindpere. Ale był i Mariusz Lewandowski, i Marcin Adamski. Jerzy Dudek jest dzisiaj kapitanem zespołu. Rozegrał 52 mecze, to 53 występ w reprezentacji Polski. I to jest największa liczba spotkań w reprezentacji spośród zawodników polskiego zespołu, którzy są na boisku, ale i na ławce rezerwowej. Ten Lew jest absolutnym seniorem w tej reprezentacji. Można powiedzieć, że nawet ojcem chrzestnym niektórych tych garży. Saganowski. Kaczmarek. Było groźnie. Gorawski nieczysto trafił w tę piłkę. Ale nadal Polacy. Mila. No myślę, że sporo akcji zespołu biało-czerwonych będzie konstruowanych tutaj tą lewą stroną, gdzie Mila będzie rozgrywał te piłki z Kaczmarkiem. Paweł Brożek. Mila, popędził Brożek, jest Saganowski, no nieprzepisowo zatrzymywany teraz Sebastian Mila przez Andrija Stepanowa, będzie doskonała okazja,
I teraz kto? Kto będzie uderzał? Chyba Sebastian Mila. Albo Mariusz Lewandowski. Być może Mariusz Lewandowski. Piotr Gmida tak na niego uderzenie. To jest jego odległość i jego pozycja. No właśnie jest Kiza przy piłce. Jest Lewandowski. Właśnie. No coś kombinacyjnie zagrają. Tak jest, Mariusz. Kapitalne uderzenie Mariusza Lewandowskiego. Fantastycznie rozegrany ten stary fragment gry. 8 minuta meczu i reprezentacja Polski prowadzi w Ostrowcu z Estonią 1-0. Spodziewaliśmy się uderzenia Piotra Gizy. Tym razem stało się inaczej. Giza ładnie rozegrał tę piłkę. Przetrzyma ją Sebastian Mila. Teraz zobaczymy jeszcze raz. No to wkręcony fragment. Wspaniałe uderzenie z dystansu. Zobaczmy. Mariusz Lewandowski. Ta piłka jeszcze się oparła od któregoś z zawodników, natomiast no strzał przepiękny. No już było wiadomo, że się piłkę ustawili, żeby będą coś kombinować. Proszę, został cofnięty na pozycję stopera, a strzelił gola. To był stały fragment gry. No, ten gol na pewno rozgrzeje publiczność w Ostrowcu, która w komplecie przybyła na to spotkanie. To pierwszy gol Mariusza Lewandowskiego w barwach narodowych. Pierwszy, ale za to bardzo piękny. Na razie Estończycy grają dosyć bojaźliwie. Jeszcze nie stworzyli żadnego zagrożenia pod bramką Jerzego Tutka, ale niech tak zostanie. Bardzo głęboko cofnięci są, bardzo, bardzo widać, że się bardzo obawiają. I dobrze strzelec gola Lewandowski, chociaż tylko na krótko oddalone niebezpieczeństwo od naszej bramki. Ale proszę zauważyć, proszę Państwa, że to nie jest taka drużyna, która się boi. Oni po stracie bramki natychmiast rzucili się do ataku. Teraz w ogóle w Europie już nie ma takich drużyn, które przyjeżdżają, są teoretycznie słabe, wychodzą na boisko i proszą o łagodny wymiar kary. No teraz przesunęli się mocno do przodu Estończycy. Dmitrij Krugłow. Z rzutu wolnego piłka będzie dogrywana do polskiej bramki. Krugłow. Ale bez żadnych problemów. Jerzy Dudek właściwie pierwszy kontakt z piłką polskiego bramkarza w 10 minucie meczu. Mila, ładnie uruchomiony pomocnik Austrii Wiedeń, Marcin Adamski, Posadzki ponownie do Mili, Kaczmarek do Adamskiego, złe podanie Adamskiego. Ale jest jeszcze Marcin Kaczmarek. Marcin Adamski no, ma wielką szansę. Jeśli nie dziś, to kiedy? Prawdopodobnie następnej szansy nie będzie, jeśli dziś jego gra nie spodoba się selekcjonerowi piłkarskiej reprezentacji Polski. Większość naszych zawodników tutaj praktycznie walczy na boisku i walczy o swoją przyszłość piłkarską w przyszłym roku. Na takiej promocji jak Mistrzostwa Świata no nie ma. Tak, to jest walka. Raz na 4 lata. Walka o wszystko, tym bardziej, że tych meczów towarzyskich będzie bardzo mało przed mundialem. Więc warto dziś zagrać doskonale i po prostu zapaść w pamięć selekcjonerowi. Oby, jak pisała prasa, miał ból głowy i miał duże dylematy, których zawodników zabrać na Mistrzostwa Świata do Niemiec. Spokojnie Bartosz Posadzki. W przypadku reprezentacji Polski nadmiar bogactwa nie zaszkodziłby nam. Zwłaszcza na niektórych pozycjach. Jeżeli chodzi o tak zwaną grę w ataku i dublerów, powiedzmy, że jest tam dość silna obsada. Natomiast jeżeli chodzi o środek pomocy i linie defensywne, no tutaj jest może nie problem, ale
selekcja będzie trwała, podejrzewam, do samego końca. Spokojnie wyprowadzają akcję piłkarze z bezpośredniego zaplecza kadry Janas. Jerzy Dudek, mówi się o tym, że... Oj, fatalny błąd teraz Jurka Dudka. Dobrze, że Mariusz nie ruszył do tej piłki. Termo. Się to skończyć jeden na jeden. Termo Nemelo nie wykorzystał tej sytuacji. To niepewnie zagrał teraz Jerzy Dudek. Mówi się o tym, że być może przeniesie się do Benfiki Lizbona. Bramkarz Liverpoolu. On sam zdaje sobie sprawę, że musi grać, by wrócić. Znaczy nie z reprezentacji Polski, by wrócić na pozycję numer 1, którą ma na razie Artur Bonus. Bardzo ostre wejście Marcina Kaczmarka, który... jednego nie można mu odmówić. Waleczności. Leży na murawie Andrzej Stepanow. Zobaczmy, to ta sytuacja. Natomiast pragnąłbym tutaj podkreślić przy poprzedniej akcji doświadczenie Mariusza Lewandowskiego, który grając na stoperze bardzo dobrze wyczuł rytm gry. Gdyby ruszył do tej piłki, którą Jurek źle wybił i przejął ją Nemelo, prawdopodobnie wyszedłby na sytuację, którą w piłkarskim żargonie określa się sam na sam. Czyli wyszedłby jeden na jeden z bramkarzem i mogłoby się to dla nas bardzo źle skończyć. Zespół estoński jest osłabiony brakiem kontuzjowanego Andresa Opera, najbardziej znanego piłkarza estońskiego z Rody Kerkrade. Nie ma też Iwo Letny i Maksima Smirnowa. Estończycy słyną z tego, że mają bardzo dużo występów reprezentacyjnych. Dziś, jeżeli chodzi o reprezentację, to oni się zbliżają tak statystycznie, procentowo do rekordu Europy, jeżeli chodzi o gry międzypaństwowe. Dokładnie. Dzisiaj Tavi Ran z numerem 6. Ale o tym za chwilę, bo akcja zespołu polskiego. Kaczmarek. I uderzenie z dystansu zablokowane. Strzelał Piotr Giza. Ale ta piłka przeszła, podejrzewam, że mogło być 2-0. Zbliża się 15 minuta gry i pozwolimy sobie w 15 minutach dokonać takiego małego podsumowania pierwszego kwadransa gry. Kaczmarek przerzucił akcję na prawą stronę boiska. Popędził tam z piłką Wasilewski. I rzut rożny. Wrócę do tego, że Martin Rein z numerem 6 w zespole estońskim ma rozgrywa 145 mecz w kadrze narodowej. Będzie zmiana w zespole Estonii. Na boisku z numerem 16 pojawił się Enar Jager, a boisko musiał opuścić grający z numerem 3 Andrzej Stepanow, kapitan zespołu. Wymuszona zmiana na trenerze reprezentacji Estonii, ale to rzut rożny i pewnie Mart Pom przy okazji był faulowany, rezerwowy bramkarz Arsenalu Londyn wypożyczony z Sunderlandu przez kanonierów. No po pierwszych 15 minutach możemy pokusić się o krótki komentarz tego pierwszego kwadransa. Większość akcji rozgrywana jest w ten sposób, żeby dawać szansę prowadzenia gry Sebastianowi Nini, który jest najbardziej doświadczonym piłkarzem. Piłkarzem, który jest tutaj ustawiony przez Pawła Janasa jako lider drugiej ligi. Widać również brak pewności w rozgrywaniu akcji, zwłaszcza z przodu. Nie ma płynności gry, ale to jak podkreślaliśmy, zaczynając nas komentarz z Jackiem, że ta reprezentacja gra ze sobą po raz pierwszy. W związku z tym trudno będzie wymagać od nich, żeby się fantastycznie rozumieli. Uwaga, i świetnie Krugłow, grali. Rzut rożny, strzelał Rajo Piroja. Rajo Piroja to piłkarz norweskiego Fredrikstad. Na noszach opuszcza
stadion w Ostrowcu. Andrzej Stepanow, jakiś poważny uraz kostki, chyba skręcenie stawu skokowego. Brawa żegnają piłkarza reprezentacji Estonii. Marcin Kaczmarek. Adamski. Lewandowski. Posadzki. Znalazł Mile w środku pola. Ten atakowany przez dwóch piłkarzy estońskich. Mila ładnie to zrobił. Dobroszka podanie. I wybił tę piłkę Dmitry Krugłow. Kolejny rzut rożny dla reprezentacji Polski. Te zagrania, podejrzewam, będziemy obserwowali już do końca meczu, dlatego że trudno tutaj zawodnikom, którzy ze sobą nie grali zbyt często, a prawie w ogóle, jeżeli chodzi o ścisłość, zagrać coś takiego, co nazywa się grą kombinacyjną. Czyli wymianą kilku podań. Jeszcze raz Sebastian Mila dogrywał tę piłkę w pole karne. Ładnie przejął to zagranie Estończyków Giza. Dobre dośrodkowanie Damiana Gorawskiego. Specjalnie tempa nasi reprezentanci. Nie jest to mecz walki, nie jest to na pewno mecz toczący się w jakimś oszałamiającym tempie. No, obie reprezentacje próbują zagrać cokolwiek. Reprezentacja Estonii nie jest potentatem, jeżeli chodzi o piłkę europejską. Nieudane zagranie Marcina Kaczmarka. Przeprosił za to kolegów. Lewandowski z Bosackim, no ale Estończycy, proszę zobaczyć, zupełnie nie kwapią się. Natychmiast się cofają, na własną połowę. Mila. Marcin Adamski. O, zaatakowany teraz agresywnie przez Tewera. Właśnie Ingemar Tewer przypił cale, zwolnił tempo tej akcji. Allas. I połapał się we wszystkim Lewandowski. Był tam, gdzie być powinien. Może teraz szybsza akcja Polaków. Mila do Kaczmarka. Saganowski próbował ładnie technicznie odegrać tę piłkę. Ostre wejście Marcina Adamskiego. Wracając do poprzedniej akcji, gdy w ten sposób stracił Marcin Adamski piłkę przy klasowym, podczas meczu z klasowym zespołem, mogło się to skończyć bardzo niebezpiecznie, ponieważ byli ustawieni nasi obrońcy w jednej linii. Estończykom po prostu zabrakło wyobraźni i doświadczenia, żeby to rozegrać i zagrozić naszej bramce. Ingemar Tewer. Tewer. No, próbował prostopadle zagrać do Lindpere. Na szczęście się nie udało. Giza. Mila jest wolny na lewej stronie. Marcin Adamski, do niego piłka. Pędzi Adamski lewą stroną. Jest przed nim Saganowski. Zbiegł do środka. Jeszcze utrzymał się przy piłce. Brożek. Saganowski, no i tutaj nieporozumienie z Marcinem Adamskim, który teraz bezpardonowo faulowany przez Teta Allasa. Jest okazja do strzelenia drugiej bramki. Podejrzewam, że stałe fragmenty gry właśnie, rzuty wolne, rzuty rożne, będą tutaj okazjami do zdobywania bramek. Piotr Giza. Jest pięciu Polaków w polu karnym Estonii. Powtórka dośrodkowania. Średnio udana, powiedzmy. Dmitriejew. Czysto zatrzymany przez Bartosza Posadzkiego. Właśnie gracz Norymbergi przy piłce. Adamski. Giza.
Kaczmarek. Drugie zagranie Alasa na Kaczmarku. To być żółta kartka za takie zatrzymanie. W odstępie minuty drugi raz Kaczmarek zatrzymany, nie przepisował przez tego samego zawodnika. To była ewidentna żółta kartka, jak widzimy w powtórce. Ponownie Piotr Giza. Paweł Brożek. Mila przechwycił tę piłkę. Dobre rozciągnięcie gry na prawą stronę. Jest tam Wasilewski. To mamy zdecydowaną przewagę. To selekcjoner reprezentacji Estonii Jele Koes. Sebastian Mila. Bardzo niebezpieczne zagranie, bardzo. Ucierpiał Marcin Wasilewski. Ale Marcin jest wojownikiem, podniesie się. Piłkarz Amiki Wronki, po raz siódmy w reprezentacji narodowej. W tej sytuacji, gdyby sędzia podyktował rzut wolny pośredni, podejrzewam, że nie popełniłby zbyt wielkiego błędu. Ponieważ nogę zawodnik przy interwencji nie może podnosić powyżej pasa, a jak widzieliśmy, zawodnik estoński przekroczył tę magiczną czerwoną linię i mało nie urwał głowy Marcinowi Wasilewskiemu. Zagrywał ręką Tarmo Nemelo, jedyny napastnik zespołu estońskiego w tym meczu. Był królem strzelców w ubiegłym sezonie TFMK Tallinn, zespołu mistrza Estonii, zdobył 41 goli. Można by się go bać, ale to było w lidze estońskiej, tak więc tak, to trzeba wziąć poprawkę, właśnie, tak poprawkę na ligę estońską. Enar Jager, Allas, zagranie do Poma, atakuje go Marek Saganowski. Aktywniej teraz nieco w środku pola Estończycy, ale bardzo dobrze Bartosz Bosacki. Lewandowski. No praktycznie wszystkie nasze akcje, które zaczynamy od lewej strony. Czyli tak, mówiliśmy o tym, że tutaj po stronie Mili Kaczmarka dużo więcej się dzieje niż po stronie prawej. Oczywiście mało w związku z tym piłek adresowanych bezpośrednio do napastników. Tak, no zupełnie niewidoczny jest Paweł Brożek, który jest takim typowym łowcą bramki, jak to się brzydko mówi, który musi otrzymywać piłki, a odcięty od tych piłek, no tak szczerze mówiąc, jest niewidoczny. Wasilewski, Skorawski teraz. Było zagranie do Brożka, ale przechwycili to podanie Estończycy. Przypadkowy faul. Z Estonią mamy korzystny bilans spotkań. Graliśmy dotychczas pięciokrotnie. Cztery razy wygraliśmy, raz zremisowaliśmy. Z tym, że trzy spotkania były w okresie międzywojennym. Dwa ostatnie mecze w 2003 roku w Tallinie wygraliśmy 2-1 już za kadencji Pawła Janasa. Wtedy bramkę strzelił Radosław Sobolewski, drugą Artur Wichniarek. Sobolewski w tamtym meczu debiutował w kadrze. Kto wie, czy nie powtórzy dziś gola w debiucie Grzegorz Piechna, jeśli pojawi się na boisku w drugiej połowie. No i graliśmy w 2002 roku w Warszawie, tuż przed wyjazdem na Mistrzostwa Świata do Korei i Japonii. Wtedy kadra Jerzego Engela wygrała z Estonią 1-0 po pięknym trafieniu Macieja Żurawskiego. Groźnie.
Estończycy, ale za wysoko była ta piłka nad Terechowem i Jerzy Dudek. No ale Damian Gorawski dał się ograć w polu karnym. Kaczmarek. Bardzo ładne rozciągnięcie gry na prawą stronę. Ta. Giza. Próbował fatalnie oszukać obrońcę Paweł Brożek. Nie udało mu się. A próbował bardzo dobrego zwodu, bo chciał. A tu zobaczmy jeszcze raz błąd Damiana Gorawskiego, który mógł zakończyć się groźnie. Giza. Ponownie Kaczmarek. Prostopadła piłka w pole karne do Pawła Brożka. No, ostro wszedł na piłkę Marcin Kaczmarek. Wyprzedził. Ale wcześniej był faul. Ingemara Tebera, ale faulowa. Pawła Brożka faul. Aha, ten faul został zdany przez arbitra. Faulowany był Rajo Piroja. Saganowski widać, że się stara, walczy, dużo rusza się z przodu, no ale taka jest jego, taka powinna być rola napastnika. Musi szukać sobie pozycji. Też bardzo ten piłkarz. Zresztą jak każdy w tej drużynie chciałby pojechać na Mistrzostwa Świata. Może ostatnio nie gra w takich temperaturach i nie jest przyzwyczajony do chłodu panującego w naszym kraju. No też trzeba usprawiedliwić naszych napastników, ponieważ nie bardzo niebezpiecznie. Gdyby tę piłkę zagrał po ziemi, strata. Napastnik wyszedłby sam na sam, tak jak wcześniej wspomniałem. Strata Sebastiana Migi. Znów piłka do Saganowskiego. Jest Mila. Adamski. Kaczmarek. No próbował ładnie to zrobić, ale nieskutecznie. No. Piotr Giza teraz na rozgrzewkę do Jerzego Dudka. Lewandowski. No trochę śmierć, przesunęli się do przodu Estończycy. Próbują zagrać już pressingiem na naszej połowie. Ciekawe, jak długo będą. Wystarczy im sił do takiej gry. Saganowski. Niedokładne przyjęcie przez Marka Saganowskiego i będziemy mieli aut dla Estończyków. Nie ma tak zwanej komunikacji wymiany piłek między dwoma środkowymi pomocnikami, to znaczy między Sebastianem Milą i Piotrem Gizą. W związku z tym napastnicy są praktycznie odcięci od dobrych podań, a zwłaszcza od prostopadłych podań, które otwierają drogę do bramki, stwarzają sytuację bramkową. Teraz sporo chaosu na boisku. Bardzo piękny Kaczmarek. Piękny zwód. Wreszcie akcja prawą stroną. Wasilewski. Gorawski. Ale jeszcze będzie szansa. Ponownie przy piłce Wasilewski. Gorawski. No to dośrodkowanie też nie najlepsze. Paweł Brożek nie opanował tej trudnej piłki. Na razie reprezentacja Polski po 30 minutach prowadzi w Ostrowcu Świętokrzyskim z Estonią 1-0 po golu Mariusza Lewandowskiego w 8 minucie. Widzieliśmy, że rozgrzewa się Wojtek Kowalewski, który prawdopodobnie zastąpi Jurka Dudka w drugiej połowie, że rozgrzewa się Grzegorz Piechna i rozgrzewa się Mariusz Dudka. Prawdopodobnie będą to pierwsze zmiany Pawła Janasa po przerwie. Gramy. Dużo walki w środku pola. No, sędzia z dużym opóźnieniem teraz odgwizdał faul na Alasie. Sędzia przystał. Może
taką decyzję arbitra wpłynęło nieco tempo tego meczu. Allas. Piroja zagrywał do Lindpere. Walczy tam Gorawski. Zdołał wybić tę piłkę. Z autu po lewej stronie Estończyc Krogłow do Reima. Reim. Dośrodkowanie w pole karnej na spalonym gracz z numerem 7 Ingemar Tewer. Piłkę przejmował Nemelo. Z własnego pola karnego rozpoczynamy kolejną akcję. Lewandowski. Prowadzimy 1-0. Publiczność ucichła. Czekamy na kolejne gole. Bardzo powoli konstruują akcję. Ten atak pozycyjny. Reprezentanci Polski. Gorawski. Bardzo ładne zagranie. I będzie kolejny rzut rożny. Wasilowski obiegał, podwajał z tamtej z prawej strony. Dobra piłka od Gorawskiego. Bardzo ładna prostopadła piłka na skrzydło do Wasilowskiego. Szkoda, że nie próbował tego dogrywać jednak górą. Ponieważ na w polu karnym czaił się i Marek Saganowski, i Marcin Kaczmarek, nie mogło z tego coś być. Przewaga w rzutach rożnych, jak zwykle stały fragment gry Sebastian Mila. Marcin Wasilewski nieczysto uderzył tę piłkę. Ale Marcin Wasilewski przejawia dużą ochotę do gry. Jest aktywny, jest aktywny. Bardzo aktywny po tej prawej stronie. Bardzo często włącza się do akcji ofensywnej. No nie trafił głową tej piłki, nie trafił. Piłka odbita ramieniem. No z całą pewnością, proszę Państwa, możemy powiedzieć jedno. Tempo tego meczu nie jest zawrotne. Aczkolwiek walki nie brakuje. Kaczmarek wyłuska piłkę w środku boiska. Giza. Pomocnik Krakowi na lewo, ale fatalny zamiar przerzut. Dobry, wykonanie niestety przyjął nie. Piłkę Tewer. Estończycy Allas. Ponownie Tewer. Do Nemelo. To jedyny nominalny napastnik zespołu Estonii w tym spotkaniu. Allas. Piroja. Piłka na prawo do Tewera, ale Tewer nie zdołał jej opanować. Też jeżeli chodzi o grę w drugiej lidze, to szczerze mówiąc Paweł Jaras nie ma zbyt wielkiego wyboru, bo został nam tylko właściwie Przemek Kaźmierczak z nominalnych pomocników na ławce. Więc w tej drugiej linii trudno będzie dokonać jakichś spektakularnych roszad i zmian. To prawda, z nominalnych pomocników tylko Przemysław Kaźmierczak. Mamy na ławce dwóch napastników, Grzegorza Piechne i Renusza Jelenia. Tewer do Nemelo, jest przy nim Lewandowski i będzie out dla biało-czerwonych. Jest bardzo niebezpieczny napastnik ten Nemelo, się potrafi bardzo dobrze zastawić, jest silny fizycznie. Gdyby precyzyjnie dogrywali mu piłki, to podejrzewam, że obaj nasi stoperzy mieliby bardzo dużo kłopotów. Na razie Lewandowski dobrze sobie radzi bardzo na stoperze. Dobrze. Nie, bardzo spokojnie w ogóle grają na stoperze Bosacki z Lewandowskim. Cała linia obrony wykazuje duży spokój. Natomiast to, co mówimy, no na razie naszą bolączką jest rozgrywanie piłki. No. Szarpiący po lewej stronie Marcin Kaczmarek. To trochę za mało i rozgrywający od czasu do czasu duże fragmenty gry Sebastian Mila. Nie ma płynności gry po prostu w drugiej linii. Nie ma płynności, która pozwalałaby stworzyć sytuację poprzez grę kombinacyjną i uruchomić napastników. No ale bo tworzy się za duża luka między obrońcami, teraz dopiero pomocnicy. Tak, Estończycy się bardzo głęboko cofają i każda nasza próba rozegrania piłki przy niezgraniu, umówmy się, naszego zespołu i zwłaszcza linii pomocy, powoduje to, że tracimy te piłki. No nie pamiętam, kiedy dokładną piłkę dograno do Pawła Broszka, powiem szczerze. Dużo nie chcę. Ale też i Marek Saganowski tych piłek nie otrzymuje, no teraz Brożek teraz stracił. Wrócił
Nie, Paweł źle przejął piłkę i po prostu ją stracił. Alas. Jager. Kibice w Ostrowcu domagają się wejścia Grzegorza Piechny na boisko. Lindpere. I niewykluczone, że Paweł Janas spełni oczekiwania. Memelo. Bardzo niebezpieczny jest ten teraz przez Marcina Wasilewskiego. No, będzie dogodna sytuacja dla Estończyków. Przepchnął się tam. Powalił Mariusza Lewandowskiego. Ewidentny faul. I wywalczył, tak, wywalczył rzut wolny. I to z niebezpiecznej odległości. To jest jakieś 22 metry. 20-22 metry. To jest bardzo niebezpieczna odległość dla bramkarza. Zwłaszcza jeżeli będzie uderzał zawodnik, który potrafi podkręcić piłkę, jak to się ładnie nazywa w żargonie piłkarskim. Zdecydował się na bezpośredni strzał Allas. Tet Allas, no było groźnie. Jak mówił jeden z nieodżałowanej pamięci komentatorów, wróciliśmy, proszę Państwa, z dalekiej podróży. Zobaczymy teraz z tego ujęcia, jak blisko piłka minęła lewy słupek bramki Jerzego Dudka. Prowadzimy 1-0, no ale to za mało. Umówmy się, wynik jest dużo lepszy niż gra, ale też tak jak podkreślamy cały czas, proszę Państwa, no, musimy się wykazać wyrozumiałością. Ta reprezentacja gra ze sobą po raz pierwszy i trudno wymagać od nich jakiegoś koncertu gry. To prawda, ale też być może to, że są bacznie obserwowani przez selekcjonera, może troszeczkę paraliżuje poczynania niektórych zawodników. Mają o co grać, to jest jasne. Tak. Stawka jest bardzo wysoka i to często wiąże nogi. Tak, zwłaszcza, że po tym, co pokazała nominalnie pierwsza reprezentacja w Barcelonie, no ciśnienie wzrosło w obozie wszystkich tych, którzy są potencjalnymi kandydatami do występu w Mistrzostwach Świata. W związku z tym no ciężko będzie im tutaj zaprezentować się dużo lepiej od tych, którzy grali w Barcelonie, którzy zagrali naprawdę bardzo dobry mecz, pomimo fatalnych warunków atmosferycznych. Myślę, że powinniśmy troszeczkę bardziej agresywnie zagrać. Przed chwilą próbował takiego stylu gry Gorawski. Ale ten mecz pokazuje, zbliżamy się już praktycznie do końca pierwszej połowy, zostało jakieś 5 minut. Uwaga. Nemelo, ale jest przy nim Lewandowski. Ten mecz pokazuje również rzecz, która jest bardzo istotna, mianowicie, że różnica między piłkarzami, którzy występują w pierwszej reprezentacji, wychodzą w wyjściowym składzie w najważniejszych meczach, a między tymi, którzy... Uwaga! Nemelo! Bardzo groźnie. Nie powiem, co jest moim faworytem w tym meczu. To już druga taka sytuacja. Trochę skoczyła mu piłka, mogło być 1-1. Za łatwo dochodzą Estończycy w tej końcowych minutach pierwszej połowy do sytuacji strzeleckich. Ale najlepszą, nie będę tu odkrywczy, najlepszą obroną jest atak. Trzeba atakować. Polacy od dłuższej chwili nie przeprowadzili składnej akcji. Tak, Estończycy w żargonie piłkańskim nazywa się to, że podeszli wyżej, to znaczy opuścili trochę swoją połowę, przesunęli całą linię pomocy i obrony w kierunku polskiej strefy i zaczęły się kłopoty. Mamy duży kłopot z rozgrywaniem piłki w tej chwili w środku pola. Sebastian Mila do Kaczmarka. Kaczmarek na lewej stronie. Kaczmarek. Ale zwycięsko z tego pojedynku wyszedł Allas. Posadzki, Wasilewski, jest przed nim Gorawski, wyszedł Brożek, właśnie Gorawski przy piłce, Gorawski, faulowany, nie, aut dla zespołu gości, dla Estończyków. Ale to, co w tej chwili się zdarzyło na boisku, to jest ewidentny przykład na to, że zawodnik mający piłkę w gruncie rzeczy nie ma komu podać, znaczy nie ma ruchu z przodu, żaden z jego kolegów nie próbuje wyjść na pozycję.
No może teraz Gorawski, zbieg do prawego narożnika, Gorawski, no ale musiał zagrać do tyłu, no do Gizy właśnie. I to jest to, o czym mówimy, no i znów musimy rozpoczynać tę akcję od początku. Gorawski do Gizy, Gorawski, cupek! Trącił tę piłkę chyba Marek Saganowski. No, bardzo piękne uderzenie. Mogło być 2-0. Dobra piłka do Pawła Bruszka od Sebastiana Mili. Rzut rożny. I będzie rzut rożny. No, uwija się teraz smartfon. To, o czym żeśmy mówili, proszę Państwa, że stworzenie przez pomocników poprzez prostopadłe podania okazji dla napastników właśnie w ten sposób się kończy, jak mieliśmy przed chwilą okazję zobaczyć. Proszę bardzo, prosta piłka do Pawła Broszka. Wchodzi w pole karne, strzał i mogło się to skończyć bramką. Takich akcji po prostu brakuje. Jakaś kontuzja bramkarza, tak. Przy tej interwencji Mark Pom chyba bardzo nieszczęśliwie postawił tam stanął. Nogę. Tak, to było widać, że być może Artur Kotenko będzie musiał wejść na boisko, ale poczekajmy. Zostały ostatnie 2 minuty tego meczu, a to jeszcze strzał Gorawskiego. To Gorawski strzelał, nie, myślałem, że tam Saganowski tej piłki dotykał gdzieś po drodze, ale nie, to bezpośrednie uderzenie Gorawskiego. No i mamy kolejną okazję. Stały fragment gry. Martkom pozostaje w bramce Estonii. Sebastian Mila. Skakał tam Gorawski. Dobrze Lewandowski, ale rozpocznął z własnego pola karnego, od własnej bramki Estończycy. Bardzo dobrze, że Mariusz przerwał tę akcję. Tak, zapobiegł groźnej kontrze. W 25 metrze, bo gdyby Estończycy ruszyli z kontrą, mogłoby być bardzo niebezpieczne pod naszą bramką. Próbują Estończycy włączyć do tej akcji Allas. Na środku Lewandowski, Mila, Adamski do Broszka, ponownie Mila. Szkoda, że ta piłka nie doszła do Marcina Kaczmarka. Może teraz za plecy obrońcy, ale na spalonym był Marcin Kaczmarek. Mam wrażenie trochę takie, że Sebastian Mila trochę opadł z sił. Jest to wynik choroby, którą przeszedł. Praktycznie 2 dni temu przestał brać antybiotyki. Tak, z Ekwadorem zagrał tylko w końcówce tego meczu. I to zagrał na własne życzenie. I widać, że po prostu jest to piłkarz, który jest po chorobie. Zaczął bardzo dobrze, w tej chwili widać, że trochę brakuje mu sił. Mocno przepycha się tam Tarmo Nemelo. 2 minuty dłużej potrwa pierwsza połowa. Na razie Maćku, chyba grą zmienników nie jesteśmy zachwyceni. Co prawda Polacy strzelili piękną bramkę, ale też nie ma powodów do jakichś wielkich narzekań, bo Estończycy oddali 2 strzały na bramkę Jerzego Dudka. Stwarzaliśmy sytuacje, niewątpliwie były 3-4 sytuacje, które były bardzo niebezpieczne pod bramką Estonii. Natomiast trudno wymagać to, o czym mówiliśmy, no płynności gry, gry kombinacyjnej. To jest reprezentacja, która gra ze sobą po raz pierwszy i prawdopodobnie w takim składzie po raz ostatni. Więc nie wymagajmy zbyt wiele. Tu raczej jest to dla Pawła Janasa materiał poglądowy na temat dyspozycji poszczególnych zawodników, ich odporności psychicznej, jak potrafią wypełniać jego zadania taktyczne, a nie mecz, który będzie decydował w gruncie rzeczy o tym, czy ktoś pojedzie na Mistrzostwa Świata, czy nie pojedzie. Raczej jest to materiał poglądowy. Jeszcze jest parę meczy przed naszą reprezentacją. Już w grudniu zagramy w Kilmarnock. Reprezentacja będzie grała mecz ze Szkocją. Ale to reprezentacja B. Uwaga! Jeszcze przed szansą Saganowski. I w ostatniej chwili wybił tę piłkę Martin Rey. Bardzo dobre wejście Marka Saganowskiego w pole karne. Jest też szansa, że nie będzie to ostatni mecz w tym roku reprezentacji Polski, bo Federacja Argentyny zaprosiła nas do gry
w Ameryce Południowej, w Argentynie. No i to byłby bardzo dobry sprawdzian. Bardzo no dobry, właśnie, bardzo no. dobry sprawdzian, bardzo taki pożyteczny. Sprawdzian mógłby powiedzieć, w którym miejscu jest reprezentacja Polski w przygotowaniach do przyszłorocznego mundialu. No poza tym jest, umówmy się, Argentyna jest potentatem światowym i gra przeciwko takim zawodnikom jak, nie wiem, Messi chociażby dla naszych obrońców. Będzie sprawdzianem ich naprawdę, wykładnią ich na prawdziwych umiejętności. Koniec pierwszej połowy tego meczu. Chiński arbiter Juni Hytia zakończył pierwszą połowę spotkania w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie Polska prowadzi 1-0 po pięknym golu Mariusza Lewandowskiego w 8 minucie z rzutu wolnego, kombinacyjnie wykonany rzut wolny. Witamy Państwa ponownie po przerwie w Ostrowcu Świętokrzyskim. Polska prowadzi z Estonią 1-0. Będą trzy zmiany w reprezentacji Polski. Paweł Janas w drugiej połowie wymieni dwóch napastników. Ireneusz Jeleń i Grzegorz Piechna zastąpią Pawła Broszka i Marka Saganowskiego. Ireneusz Jeleń zagra z numerem 15, Grzegorz Piechna z 16. I w bramce Jerzego Dudka zastąpi Wojciech Kowalewski ze Spartaka Moskwa. No ciekawe, jak wypadnie ta druga dwójka napastników w tym spotkaniu. Przyznajemy, że po pierwszej połowie więcej oczekiwaliśmy od Saganowskiego i od Broszka, ale inna sprawa, że tak jak już Państwu mówiliśmy z Maciejem Kozłowskim, zbyt mało piłek dostawali napastnicy, by coś w tym spotkaniu pokazać. Aktywny był bardzo Saganowski, próbował, walczył. No zobaczymy, co zaprezentuje Grzegorz Piechna, dla którego spełnia się wielki sen, marzenie właściwie z Ligi Okręgowej. W przeciągu kilku lat awansował do Ekstraklasy i nagle w wieku 29 lat ten sympatyczny chłopak debiutuje w reprezentacji Polski. To jego wielka chwila. To jest, proszę Państwa, potwierdzenie pewnej teorii, która mówi, że nigdy nie jest za późno, żeby dojść do mistrzostwa. I Grzegorz Piechna jest tutaj ewidentnym przykładem na to, że ciężka praca, upór, odporność psychiczna, poparta oczywiście talentem, może doprowadzić każdego piłkarza do reprezentacji Polski, czego życzę wszystkim piłkarzom od A-klasy do pierwszej ligi. Grzegorz Piechna właśnie wbiega na boisko. Wypomnę, lider strzelców polskiej ekstraklasy. 12 goli w 13 kolejkach. No, niebywałe osiągnięcie. Przypomnijmy, że zdobywał te tytuły króla strzelców w poszczególnych ligach, w których grywał. No chyba tylko w A-klasie nie został królem strzelców. Zobaczymy, jak zaprezentuje się Grzegorz Piechna, piłkarz Kolportera Kielce. Na razie ruszają Estończycy. Lindpere w składzie tego zespołu nie ma na razie zmian w drugiej połowie. Poza tą pierwszą wymuszoną na początku meczu, kiedy to Enar Jager zastąpił Andrzeja Stepanowa. Bezpiecznie. Groźnie i pierwszy kontakt z piłką Wojciecha Kowalewskiego. Bardzo dobrze ustawiony Wojtek. Strzelam z numerem 10 Joel Lindpere. Piłkarz Flory Tallinn. To jego 41 występ w barwach narodowych Estonii. Mila Gorawski. Stracił piłkę Adamski. Dobra, teraz piłka nieco za długa do Parmo Nemelo. Wyszedł Wojciech Kowalewski. Już piłka przeniosła się na połowę Estończyków. Piechna. Ładnie zagrał do Sebastiana Mila. Zdecydował się na uderzenie z dystansu w pełnym biegu. A bardzo dobra decyzja Sebastiana. Szkoda, że ten strzał mu nie wyszedł.
Kozłowski. Piechna. Troszeczkę za mocna ta piłka. Wprowadzimy Państwa w błąd. Boisko opuścił Marcin Kaczmarek, a nie, tak jak powiedziałem, Marek Saganowski. Gramy teraz trójką napastników. Na bardzo ofensywny wariant zdecydował się Paweł Janas. Co dowodzi, że tego typu mecze właśnie są poligonem doświadczalnym, gdzie można sprawdzić różnego rodzaju ustawienia, różnego rodzaju warianty gry. I bardziej tutaj chodzi o to, jak... Uwaga. Ireneusz Jeleń. Ale dogrywał tę piłkę już spoza linii końcowej. Kontynuując myśl, którą zacząłem, że bardziej chodzi tutaj o sprawdzenie pewnych wariantów gry przez trenera, niż o na przykład zwycięstwo za wszelką cenę, prawda? Ireneusz Jeleń zagra na prawej pomocy. Pospieszyłem się troszeczkę z tym, ale będzie to na pewno, będzie wzmocnieniem ataku, będzie wymieniał się i z Piechną, i z Saganowskim. Kolejna akcja biało-czerwonych. Bardzo ładne zagranie. Był w polu karnym i Saganowski, był również Ireneusz Jeleń. Piłka nie dotarła. Uciekła trochę piłka Damianowi Gorawskiemu. Trochę za mocno wypuścił ją sobie. Niestety dośrodkowanie nie wyszło. Obudzili się kibice, miejmy nadzieję, że płynie to mobilizująco na naszą reprezentację. Bosacki. Giza ładnie to zrobił, ale podanie bardzo złe. Bardzo złe. Terechow. Niebezpiecznie było, niebezpiecznie. Wciąż nie ma płynności w grze reprezentacji Polski. Ale obudzili się Estończycy za to i próbują konstruować akcję. Terechow lewą stroną po raz drugi w odstępie dwóch minut dośrodkowuje. Na strzał z dystansu zdecydował się Martin Rej. Rekordzista, jeśli chodzi o występy w reprezentacji Estonii. 145 mecz tego piłkarza w ciągu 13 sezonów w barwach narodowych. Może powiemy dwa słowa o Wojtku Kowalewskim, który w najbliższym czasie, grając w Spartaku Moskwa, będzie walczył ze swoim zespołem przeciwko Lokomotywowi Moskwa o prawo uczestnictwa w Lidze Mistrzów. Będzie to bardzo ważny mecz dla Wojtka, jak i dla całej drużyny Spartaka. Wygrana Spartaka gwarantuje im udział w Lidze Mistrzów. Podejrzewam, że będzie to mecz na bardzo wysokim poziomie. Bo zarówno Spartak, jak i Lokomotyw są bardzo dobrymi zespołami. Pierwsza żółta kartka w tym meczu. Marcin Wasilewski ukarany przez fińskiego arbitra za faul na Joelu Lindperę. Krugłow rozpocznie rzutem wolnym ze środka boiska. Krugłow, ale fatalnie dogrywał tę piłkę do swoich partnerów. Bardzo ładne zagranie. Mila. Faulowany. Będzie żółta kartka. Ukarany zawodnik z numerem 8, Aleksandr Dmitrijew. Bardzo obiecująco się zaczęła ta akcja. Wymiany podań Gorawskiego z Milą. Zwiastowało to naprawdę bardzo ciekawą akcję. No niestety Sebastian został podcięty i skończyło się. Może Sebastian Mila teraz zdecyduje się na uderzenie z dystansu. Chociaż odległość spora, zostawił piłkę jednak Sebastian Mila. Jest Mariusz Lewandowski przy niej. Ciekawy jestem, czy będzie uderzał, czy będzie szukał tam Grzegorza Piechny. A nie, Grzegorz stanął w murze, więc podejrzewam, że Mariusz będzie próbował strzelać. Jest przy piłce Giza.
Tak jest. No tym razem strzał trochę gorzej. Trochę gorszy niż ten w pierwszej połowie, który zapewnił prowadzenie reprezentacji Polski, jak na razie jedyną bramkę w tym meczu. W ogóle reprezentacja Polski w tym roku przyzwyczaiła nas do tego, że zdobywa dużo goli, niestety dużo też traci. W 13 meczach, policzyłem to skrupulatnie w tym roku, reprezentanci Polski zdobyli 32 gole, licząc mecze towarzyskie i te o punkty w eliminacjach Mistrzostw Świata. Czyli średnia wychodzi ponad około 2,5 gola na mecz, więc jest to dobra skuteczność średnia. Mamy naprawdę niezłą. Sporo tych bramek tracimy, no ale jeśli gra się ofensywnie, to też bramki się traci. Będzie zmiana w zespole estońskim. Tavi Ram, przygotowany do wejścia na boisko z numerem 17. A boisko opuszcza właśnie ten najbardziej doświadczony 34-letni piłkarz estoński Martin Reim. Jeleń do Saganowskiego. Out. Wasilewski. Saganowski. No, ładnie odgrywał tę piłkę. Bardzo Ireneusz Jeleń. Tak, bardzo ładnie próbował poszukać tam Marka Saganowskiego, który wychodził na czystą pozycję strzelecką. Będzie kolejna próba Polaków. Grzegorz Piechna, źle przyjął piłkę, wypychany przez Rajo Piroje. A czy będzie to debiut marzenie? Jeszcze... Łukasz... Nie było takich debiutów w polskiej reprezentacji. Korony ma na to 36 minut. Estończycy. Bardzo ładne rozciągnięcie gry na tą stronę. Allas. Dewer. Allas i... Od bramki rozpocznie Wojciech Kowalewski. Wojciech Kowalewski ma chyba spore szanse na to, by pojechać na mundial. Paweł Janas zabierze trzech bramkarzy, tak, to jest pewne. No, Artur Baruc na razie chyba niekwestionowany numer jeden reprezentacji Polski. Jerzy Dudek też sądzę, że pojedzie. No i ta walka może toczyć się o trzecie miejsce na mundial. No życzymy przede wszystkim Jurkowi, żeby wrócił do gry. To prawda, żeby mógł rywalizować. Rywalizować i żeby potwierdził swoje aspiracje grą. Faul rzut wolny. Może być ciekawie. Może być ciekawie. To jest odległość, którą można wykorzystać strzelając bezpośrednio, jak również dogrywać piłkę w pole karne. Jest Mila przy piłce, tym razem nieco z prawej strony bramki Marta Poma. Sebastian Mila, pięciu piłkarzy estońskich w murze, jest w nim też dwóch Polaków. Ale też widać, że reprezentacja Polski nie ma jakiegoś specjalnego ciśnienia na zdobywanie dalszych bramek, bo sześciu zawodników ogranicza się do pozostania. Mila! Ładne uderzenie! I 2-0! Piękne uderzenie. A więc zdobywamy dziś gole ze stałych fragmentów gry. 57. minuta meczu. Sebastian Mila zdobywa drugą bramkę w spotkaniu z Estonią. I to, co mówiłem, proszę Państwa, przed wykonaniem tego wypowolonego, że jest to niebezpieczna odległość, bo można próbować gry kombinacyjny, ale w momencie, kiedy zostało sześciu naszych zawodników w tak zwanym stanie biernym, było wiadomo, że Sebastian będzie próbował uderzyć. I to akurat jest jego odległość. Przepiękny strzał, przepiękny. Piąty gol. Stadiony świata to się nazywa w żargonie piłkarskim. Piąty gol pomocnika Austrii Wiedeń w Kordach Narodowych. Ogromna radość na ławce trenerskiej. No Paweł Janas nieco powściągliwy, ale uśmiechnął się. Tak, zwykle powściągliwy, ale jednak się uśmiechnął.
No chyba kadrowicze na tym krótkim zgrupowaniu na pewno trenowali stałe fragmenty gry, bo... Ale to co podkreślaliśmy, że przy takiej grze zespołu, który spotyka się ze sobą pierwszy raz, to naprawdę dużą szansą na uwaga, to, żeby... Będzie szansa na drobienie straty. Brawo, Kowalewski! Brawo, Wojtek! Najpierw strzelał ten Tarmo Memelo, który dał się tam parę razy we znaki polskim obrońcom. Później dobijał jeszcze Ingemar Tewer. Ale też uderzył praktycznie w Wojtka. Nie próbował technicznego strzału. Mieliśmy bardzo dużo szczęścia, proszę Państwa. Ale wracając do tego, co mówiliśmy, że przy takim składzie naszej reprezentacji naszą ogromną szansą będą stałe fragmenty gry. I nie pomyliliśmy się. Co szczerze mówiąc, bardzo mnie cieszy. Jako miłośnika futbolu. Często tak jest, że szybko traci się gola po zdobytej bramce. Jest jakieś rozprężenie w drużynie. Tak, ale to jest również wynikiem tego, że zdarza się to bardzo często drużynom, które są niedoświadczone, które grają ze sobą mało albo nie reprezentują wysokiego poziomu. Bardzo rzadko zdarza się to drużynom, które ze sobą grają, które reprezentują wysoki poziom, ponieważ wiadomo, że przeciwnik zdenerwowany utratą bramki będzie chciał ją jak najszybciej odrobić, w związku z tym, że ruszy do ataku i trzeba wtedy bardzo uważać w liniach obronnych. W organie piłkarskim to zagranie nazywamy stokiem. Tak. Grzegorz Piechna poturbowany, ale to twardy piłkarz. Już wszystko w porządku, już jest gotowy do gry. Możemy powiedzieć jedno, że panujemy nad tą grą, panujemy nad tym meczem. Nie ma tu specjalnych fajerwerków, bo też trudno by było wymagać takowych. Natomiast kontrolujemy grę z reprezentacją Estonii i zobaczymy, jak będzie się rozwijała sytuacja dalej. Mila. Bardzo ładne podanie, Marcin. Saganowski. Ach. Jeleń. Ładnie się odwrócił. Ładnie, Ireneusz Jeleń. Ale odebrał mu piłkę Dmitrijew. Tak, o jeden zwód za dużo. Jeszcze mamy powtórkę, strzał Sebastiana Mili. Tak, stadiony świata. Żaden ze stadionów świata nie powstydziłby się tak pięknej bramki. No Polacy teraz nieco usiedli na Estończykach, mocniej ich przycisnęli. Giza w pole karne! Giza! Bardzo pięknie. Niewiele zabrakło. Szkoda, że nikt nie poszedł tam na wykończenie, zamknięcie tej akcji z lewej strony. Nikt nie zamknął tej akcji z lewej strony, bo mogłoby być 3-0. Ale bardzo piękne uderzenie. Ładny zwód. Ograł dwóch piłkarzy Estonii. Gdyby próbował uderzyć ją fałszem, czyli zewnętrzną stroną stopy, to piłka wtedy skręciłaby w kierunku bramki. Była duża szansa, że zmieściłaby się tam za rękami Marta Puma i Pawła. Będzie kolejna zmiana w reprezentacji Polski. Gotowy do gry jest już Arkadiusz Głowacki. Tak, miejmy nadzieję, że będzie to wielki powrót Arka do reprezentacji po niezbyt szczęśliwym meczu z Anglią, gdzie no przyłożył nogę do naszej porażki w Chorzowie. Często kontuzjowany, podatny na kontuzję piłkarz krakowskiej Wisły. Ale to wielki talent i naprawdę życzmy, żeby wszystko było w porządku, bo jest to naprawdę zawodnik, który, jak mówią fachowcy piłkarscy, ma papiery na granie, czyli ma talent i osobowość. I zmieni, tak jest, Bartosza Poseckiego. Tak więc Mariusz Lewandowski zagra w tym meczu do końca. I miejmy nadzieję, że Bartek Bosacki wywalczy miejsce, ponieważ gra w Bundeslidze, w pierwszej lidze niemieckiej, w zespole Nürnberg z Norymbergu. Miejmy nadzieję, że wywalczy sobie w końcu miejsce w podstawowej jedenastce zespołu, który, mogę tylko Państwu powiedzieć, walczy o utrzymanie w Bundeslidze. W tej chwili zajmuje ostatnie miejsce. Ale życzymy Bartkowi, żeby zadomowił się w kadrze i zadomowił się na stałe w swojej drużynie ligowej. Sebastian Mila teraz do Lewandowskiego wycofał. Dosyć ryzykowne to było. Przejęli piłkę Estończycy.
Memelo. Odrzut wolnego. Faulowany był Tewer. To właśnie wejście Adamskiego bardzo ostry. No bardzo jestem ciekawy właśnie, jak zagra Arek Głowacki. Co prawda przeciwnik, umówmy się, jest taki, jaki jest, żeby nie oceniać zbyt surowo. Ale sam fakt, że Arek wrócił, że Paweł go powołał do reprezentacji. Uwaga, uwaga. 5 Estończyków w polskim polu karnym, ale pewnie Wojciech Kowalewski. Jest dla niego niewątpliwie dużą szansą i mam nadzieję, że psychicznie przede wszystkim się przełamie i będziemy mieli jeszcze z tego zawodnika bardzo dużo Zaganowski korzyści. Zaganowski próbował tę skraczną piłkę do Piechny. Trochę za daleko. Tak, tak. Ale widać po Piechnie, że to jest zawodnik, który ma instynkt. Praktycznie proszę zauważyć, proszę Państwa, że przy każdej akcji, która teoretycznie grozi przeniesieniem piłki w pole karne, zawsze gdzieś szuka sobie miejsca w polu karnym, szuka miejsca do gry, miejsca do oddania strzału. Jeszcze raz rozpoczniemy od rzutu wolnego. Głowacki do Saganowskiego. Giza, ale straciliśmy tę piłkę. Lindpere do Nemelo. Dobry napastnik. Faulował Mariusza Lewandowskiego. Jak na razie obrońca Szachtara Donieck bardzo dobrze gra w roli stopera no, w tym meczu z Estonią. Gra na tej pozycji w Szachtarze, w związku z tym czuję się dużo pewniej jednak niż wtedy, kiedy Paweł ustawia go jako defensywnego pomocnika. Uwaga, jest to też Dmitriev. Jeden z wariantów. No, czy był faulowany przez Wasilewskiego? Nie. Sędzia był takiego samego zdania. Po prostu Estończyk za daleko wypuścił sobie piłkę. Bark w bark. No. Nie doszła ta to są niebezpieczne zabawy. Do Tewera, ale po raz kolejny Lindpere pokazał, że jest dobrym graczem. Pomysł strzelił gola w meczu towarzyskim Estonii z Finlandią 4 dni temu. Terechow. Krugłow, Nemelo, Dmitriev. Udawało mi się, że zagrał rękę, no ale... Allas. Ponownie Allas. Jest przy nim Marcin Adamski. Rzut rożny. Rzut rożny dla Estończyków. Chyba drugi w tym meczu. Tak, wykonywaliśmy 6. Tak. Bardzo ciekawy jestem, jak zagrają ten rzut rożny Estończycy. Pewno będą szukali Nemelo. No jest odważnie, 7 piłkarzy w polu karnym. No, nie mają nic do stracenia, przegrywają 2-0, więc... Najwyżej wyskoczył Grzegorz Piechna. Mila, no ładnie próbował to zrobić. Zabrakło trochę boiska. Tak. Za daleko odskoczyła piłka. Sebastian Mila w drugiej połowie jest kapitanem reprezentacji Polski. Przejął opaskę od Jerzego Dudka. Okres przewagi Estończyków, z której niewiele wynika, ale jednak na dobre zakotwiczyli na naszej połowie. Może to się za chwilę, mam nadzieję, zmieni. Wasilewski, Jeleń. Przegrywają 2-0, nie mają nic do stracenia. Muszą próbować przynajmniej strzelić jedną bramkę. Aktywny Lindpere.
Dmitrijew, Krugłow, walczy piękna. No teraz Głowacki, no, to był błąd, faul. I jest gol dla Estonii. Tarmo Nemelo podał do Ingemara Tevera. Zaraz zobaczymy jeszcze raz tę sytuację. I w 68 minucie Estończycy zdobywają gola kontaktowego. Ingemar Tever. Wykrakaliśmy. Za co Państwa serdecznie przepraszam. Zobaczmy błąd Arka Głowackiego. Może jeszcze nie był zbyt rozgrzany. Szkoda, że temu piłkarzowi przytrafiło się takie zagranie. Mądrze rozegrał tę piłkę Nemelo. Nie miał szans Wojtek Kowalewski, żeby obronić ten strzał. To było dokładne podanie. Bardzo dobre podanie. Do Ingemara Tevera. No nie można na więcej pozwolić Estończykom. No tak cofnęliśmy się. Mówiliśmy, a Estończycy nie mają nic do stracenia. Mogą tylko szukać okazji do tego, żeby strzelić bramkę. I te okazje sobie stworzyli i wykorzystali. Ingemar Tever jest piłkarzem TFNK Tallinn. Czwarty gol w barwach narodowych Estonii. Że przy tej, przy utracie tej bramki no taki błąd, niezrozumienie, niezgranie linii defensywnej. Praktycznie cała czwórka obrońców wychodziła w jednej linii. Zawsze grozi to tym, że jeżeli przeciwnik przedarł się, faulowany, będzie okazja. Dogodna sytuacja dla zespołu polskiego z prawej strony, tuż przed linią pola karnego. Już Sebastian Mila ustawia sobie piłkę. No, ciekawie jestem, czy będzie próbował strzelać, bo no, chyba zbyt ostry kąt, ale zobaczymy. Bardzo jestem ciekawy, jak Sebastian to zagra. No, może pokusi się o zaskoczenie Marta Poma. Mila, jednak nie. Zagranie do Lewandowskiego. Nie. Lewandowski źle dośrodkował, troszkę za mocno. Nie udało się. Saganowski, jeszcze nie koniec akcji Polaków. Giza. Fatalnie. Źle to groziło i jeszcze grozi kontrą zespołu estońskiego. Dobrze ustawiony Marcin Wasilewski. Niestety Giza nie miał prawa tak zagrać, ponieważ był jednym z dwóch ostatnich zawodników. Gdyby ta piłka faktycznie została precyzyjnie zagrana przez Estończyków, mogłoby się skończyć na tym, że mielibyśmy remis. Będzie kolejna zmiana w zespole polskim. Przemysław Kazimierczak być może zastąpi właśnie Piotra Gizę. Ale z tym musimy jeszcze chwilę poczekać. No, Paweł Janas podniósł się z ławki. No trzeba zmobilizować zespół, bo troszeczkę przysnęli przez ostatnie 10 minut. Nie wiem. Prowadzenie 2-0. Może uwierzyli w to, że są tak dobrzy, że spokojnie wygrają, pobiegają sobie te 20 minut i dowiozą, jak to mówią niektórzy, wynik do końca, czyli utrzymają. Dowiozą znaczy utrzymają, proszę Państwa. Lewandowski do Jelenia, ładne przyjęcie Ireneusza Jelenia. Tylko co dalej? Na razie gramy do tyłu. Giza ponownie do Lewandowskiego. Lewandowski zagrywał do Piechny, ten jednak osaczony przez dwóch piłkarzy, nie ma spalonego, miał szansę Marek Saganowski, troszkę za mocna ta piłka adresowana do napastnika Wiktorii Gimaraesz. No wejdzie Przemek Kazimierczak, który wspominając nasze poprzednie opinie dotyczące stałych fragmentów gry, być może będzie miał szansę pokazać, jak mocne ma uderzenie. Chcę Państwu powiedzieć, że na zgrupowaniu we Wronkach piękne podanie. Doskonałe podanie. Jeleń w polu karnym. Jeleń wykłada piłkę Sekarowskiemu. A ten kopnął tak mocno, że piłka wylądowała tak wysoko. Piłka wylądowała na dachu. No i właśnie opuści boisko Marek Saganowski. Tak, odchylił się Marek. Kompletnie nie był przygotowany na oddanie tego strzału. Przemysław Kazimierczak zmieni Marka Saganowskiego.
ta decyzja była już podjęta wcześniej, to nie ten strzał. Podczas ćwiczenia rzutów wolnych ustawia się, proszę Państwa, tak zwany symulator, który symuluje mur drużyny przeciwnej, utrudniający wykonanie rzutu wolnego. Czy chcę Państwu powiedzieć, że na zgrupowaniu we Wronkach Przemek Kazimierczak, uderzając, rozbił jedną z figur. Więc naprawdę trzeba mieć mocny strzał i takim strzałem dysponuje Przemek Kazimierczak. Miejmy nadzieję, że będzie miał okazję zademonstrować Państwu i nam potęgę swego strzału. W tej sytuacji Ireneusz Jeleń po zejściu Marka Seganowskiego zostanie przesunięty do ataku. Faul, tak zwany faul taktyczny, przerywający grę. Mila zawędruje na lewą stronę pomocy, a na środku zagra Przemysław Kazimierczak. Piłkarz Pogoni Szczecin z numerem 14. Rzut wolny Estończyków. Krugłow. Taka wrzutka. Bardzo niebezpieczne. Pole karne. Ran. Ale wybił Marcin Adamski. I Grzegorz Pędzi Piechna w pojedynku biegowym. Szybszy Enar Jager. Miał trochę bliżej do piłki. Mila. Jeszcze jeden aut dla reprezentacji Polski. Jest Damian Gorawski. W polu karnym jest Ireneusz Jeleń. Jest także Grzegorz Piechna. Właśnie do niego piłka. Piechna, Mila. No. Spokojnie interweniował Rajo Piroja, ale niebezpiecznie dla swojego zespołu. Nie zdecydował się na bezpośrednie wybicie tej piłki. Kolejny aut. Ale bardzo ładnie próbowali rozegrać tę piłkę w polu karnym. Nie, a jednak rzut rożny. Rzut rożny. Sebastian Mila. Potworne zamieszanie w polu karnym, ale piłkę przejęli Estończycy. Terechow. Przerwana już akcja. Gorawski. Giza. Znów się nie udało przejść Piotrowi Gizie, obrońców estońskich. Wasilewski. I piłka w rękach Marta Pong. Takie podanie z cyklu na odczep się. Może się uda. Kazimierczak. Piechna do Gorawskiego, który zaraz się na prawej stronie boiska. Gorawski. Gorawski! Lewa noga ponad bramką. Ale bardzo dobrze, że się zdecydował na strzał. Skoczyła mu piłka, teraz już widać. Szukał długiego rogu bramki, ale o właśnie, skoczyła mu piłka przed samym uderzeniem. I nie udało się. Już druga wygrana piłka przez Przemysława Kazimierczaka. Ma warunki fizyczne. Jest wysoki. Jest wysoki, ale też bardzo dobrze wyszkolony technicznie. I myślę, że to, że Paweł obdarza go zaufaniem, będzie procentowało. To jest zawodnik, który naprawdę może być za niedługi czas podporą naszej reprezentacji. Lewandowski teraz wepchnął Tarmone Melo, nie pozwolił mu na przejęcie piłki. Uwaga, na prawą stronę właśnie, no, wrócił Marcin Wasilewski, bo było bardzo nieciekawie. Było dwóch wolnych zawodników Estonii. Krugłow, Lindpere, Dmitrijew i wyjaśnia Lewandowski. Ale jeszcze nie koniec akcji Estończyków. Brawo, Przemek. Kazimierczak przerwał kolejną akcję Estończyków. No i brawo, Damian Gorawski. Gorawski.
No ale to już trochę gorzej. Kazimierczak, uspokoić tę grę. Głowacki do Kowalewskiego. Piechna, ale... Brawo Adamski. Nie dosięgnął tej piłki. Zdołał opanować piłkę w boisku Terechow. Terechow. Dmitrijew. Bardzo dobrze. Przemysław Kazimierczak to chyba czwarty już odbiór tego piłkarza, a kilka minut temu dopiero pojawił się na boisku. Kazimierczak, jest Mila. Na lewej stronie do niego zagranie. Grawski pokazuje, zagrajcie piłkę do mnie, kapitalne podanie Sebastiana Mili. No i gdyby trafił Damian Gorawski, no... Damian Gorawski uwierzył w to, że na pewno uderzy tę piłkę i niestety to był jego błąd. Właściwie może mógł spróbować przyjąć się tę piłkę. Składa, nie, ale... on się bardzo dobrze do niej składał, tak, tylko on uwierzył w to, że on na pewno ją trafi. I że będzie bramka po prostu... Znaczy, decyzja słuszna o tym, że próbował uderzać z pierwszej piłki. Oczywiście. Ale wykonanie nie udało się. Nie udało się. Natomiast pragnę powiedzieć jedną rzecz. Kapitalne podanie Sebastiana Migi. Doskonale zobaczył. Ale akcja się zaczęła od Przemka Kazimierczaka, który w porównaniu z tym, co prezentował w meczu z Islandią, gdzie był strasznie jakoś wystraszony i nie wiem, chyba nie miał najlepszego dnia, to dzisiaj wszystkie zagrania, które do tej pory mu się udały, były naprawdę wysokiej klasy. I widać, że wszedł w grę. To się tak też brzydko nazywa w żargonie, że wszedł w grę. Ale walczy. Miał trzy odbiory piłki, dwa bardzo dobre zagrania. Bardzo niepewne. Arek Głowacki. To nie był tym razem pomysł. Bez konsekwencji. To nie był najlepszy pomysł w tej granie. Wasilewski, Piechna, Jeleń, Gorawski. Druga strona. Gorawski, dośrodkowanie, wybijają obrońcy. Jeszcze Giza, ale też stracił piłkę. Nemelo. Mądrze, Lindpere na prawą stronę, ale bardzo przytomnie dobrze. Marcin Adamski. Bardzo dobrze ustawiony. Będzie kolejna zmiana w zespole Estonii. Jurgen Kureso wejdzie na boisko z numerem 22. Piękny. Uwaga! Jest szansa! Ach, próbował podrzucać, przerzucać tę piłkę nad bramkarzem Ireneusz Jeleń. Może trzeba było mocno uderzyć. Jeszcze nie koniec akcji, Piechna. Ale świetnie mu Piechna zagrał tę piłkę. Jeleń wyszedł sam na sam. Może gdyby próbował mijać Marta Puma, mielibyśmy większe powody do radości. Najdogodniejsza jak na razie sytuacja po tym golu Sebastiana Mili w tej drugiej połowie. Gramy, na podwyższenie wyniku. Gramy, panowie. Słuszna decyzja arbitra. Zmiana w drużynie Estonii. Opuści boisko Ingemar Tewer. Tak jak mówiłem, wchodzi na boisko Jurgen Kureso. Zmiana w drużynie Estonii. Opuszcza boisko grając numer 34. Na Jurgen Kureso jest piłkarzem Flory Tallinn. Ma 18 lat. To debiutant w kadrze. Tu mieliśmy powtórkę sytuacji. Holenderskiego trenera zespołu Estonii. Bardzo ładne przejęcie piłki. Giza. Przez Gizę. Giza! No. Obok bramki. Bardzo ładnie przerwał tę akcję, niestety. No nie udało mu się czysto trafić. W piłkę oczywiście. Będzie również kolejna zmiana w reprezentacji Polski. Przygotowany do wejścia na boisko jest już Dariusz Dudka. Ciekawe, czy zmieni Marcina Wasilewskiego. No, Dariusz Dudka, piłkarz Wisły Kraków, jest uniwersalnym obrońcą. Może grać na każdej pozycji w obronie. Zobaczymy, jaka decyzja Janasa. Zejdzie z boiska Piotr Giza. Wejdzie Dariusz Dudka.
A to chyba oznacza, że Mariusz Lewandowski opuści pozycję stopera, na której grał. Przesunie się do pomocy, ale zaraz zobaczymy, czy tak będzie. Faul Arka Głowackiego. Joel Lindpere ustawia piłkę. To jest bardzo niebezpieczny fragment. Zwłaszcza z Lindpere. Lindpere, ale na szczęście dla nas za krótko. Źle przyjął tę piłkę Krugłow. Pędzi co sił Ireneusz Jeleń. Bardzo dobra szybkość Jeleń. Widać, że się obudził po długim śnie letnim. Zaczął grać bardzo dobrze w Wiśle Płock. I tutaj też wykazuje ogromną ochotę do gry. Właśnie Jeleń Wasilewski dobrze mu podał. Jeszcze Gorawski. Utrzymujemy się przy piłce. Gorawski, ale siła złego na jednego. Osaczony przez dwóch Estończyków stracił piłkę. Dobre teraz wyprzedzenie przez Arka Głowackiego. Allas. Straszna walka. Brawo Przemek. Bardzo ładnie odzyskał tę piłkę Przemek Kazimierczak. 7 minut do końca spotkania w Ostrowcu Świętokrzyskim. Polska prowadzi 2-1 po dwóch golach ze stałych fragmentów gry. Terechow. No, niebezpiecznie. Terechow. Trójką ruszyli Estończycy. Lindpere. Lindpere, no ale to zagranie mu na szczęście nie wyszło. No, było bardzo niebezpiecznie. Gdyby zdecydował się na szybsze dogranie piłki w pole karne, to mogłoby być bardzo niebezpiecznie po naszej bramce. Tak, skoczyła mu trochę piłka na nierówności. Boiska w związku z tym nie udało mu się to dośrodkowanie. Wszystkie zmiany w zespole polskim już dokonane. Paweł Janas zrobił tak, jak zapowiedział. Dał szansę wszystkim. Wszyscy piłkarze spośród powołanych teraz. Szansa na trzecią bramkę dla zespołu polskiego. Dariusz Dudka nie wykorzystał tej sytuacji. Zobaczmy jeszcze raz. Czytając ale Darka Dudki, nie będę Państwu mówił, co sobie powiedział pod nosem. Ale ładnie wyszedł za pleców Teta Allasa. No ale to powinna być trzecia bramka. Bo takich sytuacji nie można. Sebastian Mila, będzie jeszcze kolejna okazja. Siódmy rzut rożny dla reprezentacji Polski. Przeszkadzali sobie. No, chciał tam się tam bardzo ładnie odwrócić. Jeleń ciechnął. Przemek Kazimierczak bardzo ładnie chciał się odwrócić i uderzyć z woleja. Nie udało się. Mierczak nie zorientował się w tym zagraniu Sebastian Mila. Mierczak przejął na siebie ciężar gry, troszeczkę odciążając Sebastiana Mile, który ma prawo być zmęczony i no, z całą pewnością jest zmęczony. Mówiliśmy o tym, że kurował się. Jest po ciężkiej chorobie po prostu. Teraz już musi dograć to spotkanie do końca, ponieważ wszystkie zmiany w zespole polskim zostały dokonane. Jeleń tym razem na bardzo lewej dobrze. Stronie, Jeleń, ależ czekał na tę piłkę, Piechna, liczył na gol Piechny, liczył na punkt obrońcy i w debiucie Grzegorz Piechna strzela bramkę, ależ fantastycznie, zwracam Państwa uwagę na to, zachował się piłkarz Korony, przewidział błąd obrońcy, który za krótko wybił tę piłkę, nie poszedł za tą piłką, dośrodkowaną, zobaczmy to jeszcze raz, bo miał po prostu za daleko, pogubił się obrońca, wspaniały instynkt Piechny, przełożył sobie piłkę na prawą nogę Grzegorz Piechna. Fantastycznie też tutaj zagrał Ireneusz Jeleń, który poszedł do końca, no i fantastycznie, z
przełożenie piłki. Naprawdę. Wyobrażam sobie jutro te... Ma facet talent do strzelania. Wyobrażam sobie jutro te tytuły w prasie. Król Kielc. Zachował się jak profesjonalny snajper. Ale to chcę Państwu powiedzieć, przypominam tylko co powiedziałem, że Grzegorz Piechna zachowuje się jak taki typowy sęp w polu karnym, jeżeli można tak to nazwać. On czeka po prostu na błąd obrońcy. On zawsze czuwa. Nigdy nie jest bierny w polu karnym. No i to się opłaca. Bardzo piękny bramkę strzela. A więc tak jak Radosław Sobolewski, również w debiucie, również z Estonią, zdobył gola Grzegorz Piechna. I uśmiechnięty Paweł Janos. No wyobrażam sobie, co tam się dzieje w Kraśnicy pod Opocznem, w rodzinnej miejscowości Grzegorza Piechny. Ogromna radość. Ale ten piłkarz zasługuje na... Bardzo ładne wyjście do głowy. To chyba Damek na Gorawski. Na dobre słowa, bo ten niesamowity awans z Ligi Okręgowej do Ekstraklasy, a teraz do reprezentacji Polski, a przy tym cały czas jest sobą, jest skromny, jest szczery. Serdecznie gratulujemy mu udanego debiutu w kadrze Pawła Janasa. Rozgrzała nieco bramka reprezentantów Polski. Fatalny błąd Enara Jagera. No i mamy kolejne trzy bramki, które strzela reprezentacja Polski, co staje się już powoli regułą. Jakąś regułą, tak. Dmitriejew, Biroja, Krugłow, Terechow. Dobrze przerwał akcję Gorawski. No świetnie to zrobił. Na bramie. No i do smutnego Ostrowca Świętokrzyskiego Dudka. Zawitało słońce, proszę Państwa. Sebastian Mila. Oj, może nie zdążyć, ale... Jeleń uderzał. Trudna sytuacja do oddania strzału. Ale brawo. Brawo za decyzję. O 3 minuty zostanie przedłużony mecz w Ostrowcu. Mila. Kazmierczak. Żółta kartka powinna być. Faulowany przez Trawin Rana. Wasilewski. Gorawski! A! Fantastyczne dogranie. Zabrakło, świetnie wchodził na tę piłkę Ireneusz Jeleń. Troszeczkę za wysoka była, ale to było fantastyczne dogranie. Piłkarzem Wisły Płock, Ireneuszem Jeleniem interesuje się Wisła Kraków. Na razie ta cena podyktowana przez Wisłę Płock jest za wysoka, ale być może obie strony dojdą do porozumienia. Uwaga! Przed szansą Estończycy. Dobra interwencja Arka Głowackiego. Bardzo sprytnie Adamski. Duże doświadczenie. Zostały 2 minuty. Czas rozpocząć podsumowanie tego meczu. Na pewno tego spotkania już nie przegramy. Remisujemy. Wygrywamy 3-1. Dwa gole po stałych fragmentach gry. Mariusz Lewandowski na początku spotkania. Później drugą bramkę fantastyczną strzelił Sebastian Mila. I wreszcie gol Grzegorza Piechny. Wcześniej Estończycy zdobyli bramkę kontaktową. Ta gra nie kleiła się dziś za mocno reprezentacji Polski, ale podkreślaliśmy to już kilkakrotnie, że w tym składzie zagrali pierwszy i prawdopodobnie ostatni raz nasi reprezentanci. W tym składzie. Oczywiście, oczywiście. Bo niektórzy z nich pokazali dzisiaj ogromną ochotę do gry.
i na pewno pozostaną w notatniku Pawła Janasa jako potencjalni kandydaci do wyjazdu na Mistrzostwa Świata. Bardzo aktywny był Saganowski. Niebezpieczny lewą stroną. Teraz Terechow. Terechow. Terechow! Brawo! Odbita piłka. Brawo Wojtek Kowalewski. I dobra interwencja Kowalewskiego. Mila. Dobrze zagrał Wojciech Kowalewski. Wybronił kilka razy nasz zespół od utraty gola. Co do formacji obronnej, chyba możemy być zadowoleni z występu Mariusza Lewandowskiego w roli stopera. No, ten jeden błąd Arkadiusza Głowackiego, który mu się przytrafił. No niestety. No, nie wpłynie to chyba najlepiej na jego psychikę, ale... Ale cóż, stało się. Dobrze, dobrze pokazał się Jeleń. Fantastycznie Piechna. Kazimierczak. Zagranie w pole karne. Fantastycznie odegrał to Piechna. Fantastycznie. Ach. I strzelał Jeleń. Ireneusz Jeleń. Źle trafił. Źle trafił. Wygraliśmy 3-1. 3-1, przypomnę, Mariusz Lewandowski, Grzegorz Mila, Grzegorz Piechna, Sebastian Mila oczywiście. Bramkę dla gości zdobył Ingemar Trewer. Polska wygrywa z Estonią. Klasycznie strzelając, 3 bramki i oby tak dalej. Można by powiedzieć, czekamy teraz na mecz ze Szkocją i z Argentyną. Ciekawy jestem, czy równie nasi zawodnicy będą skuteczni. A nie będzie to łatwe. Być może nie było to jeszcze zakończenie sezonu dla reprezentacji Polski tej pierwszej. Być może zagra jeszcze z Argentyną. No myślę, że Paweł Janas dostał sporo materiału do analizy. Myślę, że można wyróżnić Przemysława Kaźmierczaka, który w drugiej połowie pojawił się w linii pomocy. Był bardzo dobry w odbiorze, ale też i pokusił się o kilka zagrań do przodu, o kreację. Dobrze podobał. Bardzo dobra zmiana Jurka Dudka. Zresztą obaj zagrali na swoim normalnym, bardzo wysokim poziomie. Bardzo dobrze zagrał Mariusz Lewandowski. A skrajni obrońcy, Sebastian Mila bardzo dobrze. I Marcin Wasilewski. No mówmy się, że ani jeden, ani drugi nie miał zbyt wielu okazji do tego, żeby zaprezentować pełną gamę swoich możliwości, ale grali bardzo spokojnie w obronie. Nie było żadnych jakichś specjalnych wpadek. Można mieć może nie pretensje, ale kilka uwag do gry naszych zawodników w linii pomocy. Bardzo, bardzo ciężko pracował i fantastyczną bramkę strzelił Sebastian Mila i chwała mu za to. Po jego wszystkich perturbacjach w klubie, w którym gra, czyli w Austrii Wiedeń. Szansę, którą mu daje Paweł Janas, z całą pewnością podbudowuje go psychicznie i będziemy mieli duży pożytek z niego. Ale też Ireneusz Jeleń, który... No właśnie, napastnicy. Ogromną ochotę. W pierwszej połowie Paweł Brożek, no powiedzmy, nie pokazał się z najlepszej strony. Ale też był wynik to tego, że po prostu nie dostawał piłek. Tak. Natomiast piłkę jedną prostopadłą, którą zagrał mu Mila i wszedł w pole karne i strzelił. No znamionowało to, że jest to chłopak, który po pierwsze ma talent, po drugie potrafi grać jako napastnik i wie, co to znaczy być napastnikiem. Aktywnie zagrał Marek Saganowski. W drugiej połowie Piechna i Jeleń zagrali rewelacyjnie. Grzegorz Piechna, super udany debiut w reprezentacji Polski. Przypomnijmy to, w wieku 29 lat. Okazuje się, że można w każdym wieku zadebiutować w reprezentacji Polski, strzelić piękną bramkę. Także no, wypada nam tylko pogratulować reprezentacji Polski kolejnego zwycięstwa. Cieszymy się, że w Ostrowcu Świętokrzyskim zaświeciło słońce dla kibiców.